Nie żyje Stanisław Terlecki, były reprezentant Polski, a także piłkarz Legii Warszawa, ŁKS-u Łódź czy amerykańskiego New York Cosmos. Miał 62 lata. O śmierci Terleckiego na Twitterce poinformował Zbigniew Boniek. Dostałem wiadomość o śmierci Stanisława Terleckiego, trudno w to uwierzyć. Napisał Boniek. Karierę piłkarską zaczął w Warszawie, w Polonezie i w Gwardii, skąd trafił do ŁKS-u Łódź. Później wyjechał do USA, gdzie występował m.in. w zespole New York Cosmos czy San Jose Earthquakes. Po powrocie do Polski występował również w Legii i Polonii Warszawa. Polskę reprezentował w 29 roku spotkaniach, w których zdobył 10 bramek. Po słynnej aferze na Okęciu, gdzie wstawił się za Józefem Młynarczykiem, został usunięty z kadry. Dwukrotnie, bez powodzenia, kandydował do Sejmu. Wydał również książkę Pele, Boniek i ja, w której opisał historię swojego życia i kariery. WKT sportowe fakty sport.onet.pl